Biblioteka akustyczna zaprasza do wysłuchania książki Virginie de Pont, Vernon Subitex, tom drugi, tłumaczenie Jacek Giszczak, czyta Roch Siemianowski. Vernon czeka, aż zrobi się ciemno i wszystkie okna wokół niego zgasną, by wdrapać się na ogrodzenie i przedostać na teren ogródków działkowych czuje bolesne rwanie w kciuku lewej dłoni. Już nie pamięta, kiedy się skaleczył, ale zranione miejsce, miast się zabliźnić, puchnie. I Wernon się dziwi, że taka drobna rana aż tak bardzo boli. Schodzi ścieżką po zboczu, mijając krzewy winorośli. Stara się zachować ostrożność. Nie chce, by ktoś go usłyszał lub rano domyślił się, że tu był. Zbliża się do kranu, i łapczywie pije. Potem się schyla i moczy sobie kark, energicznie przeciera twarz i długo trzyma zraniony palec w lodowatym strumieniu wody, żeby poczuć ulgę. Wczoraj było dość ciepło i skorzystał z okazji, aby się trochę obmyć. Ale ubranie tak cuchnie, że czuje się jeszcze brudniejszy niż przedtem. Prostuje się i przeciąga. Czuje się ociężały. Myśli o prawdziwym łóżku, o gorącej kąpieli. Ale to mrzonki. Ma to gdzieś. Czuje jedynie absolutną pustkę, która powinna go przerażać. Jest świadome, że to nie jest właściwy moment, by się dobrze czuć, a jednak przepełniają go niezmącona cisza i spokój. Był bardzo chory. Teraz gorączka opadła, i kilka dni temu poczuł się dość silny, by stanąć na nogi. Ma przytępiony umysł. Wie, że lęk na pewno powróci. Już niedługo. Na razie niczym się nie przejmuje. Jest w stanie zawieszenia. Jak ten dziwny zakątek, do którego się teraz zabłąkał. Wzgórze Berżeri jest oplecione kilkoma ulicami. A na jego szczyt można wejść po schodach. Rzadko widuje się tam samochody. Nie ma świateł na skrzyżowaniach, ani żadnych sklepów. Jedynie mnóstwo kotów. Vernon patrzy na bazylikę Sacre -Cœur w oddali. Wydaje się unosić nad Paryżem. Miasto tonie w widmowej poświacie księżyca w pełni. Odpływa. Chwilami traci świadomość. To nie jest nieprzyjemne. Od czasu do czasu próbuje sobie tłumaczyć, że nie może tu tkwić w nieskończoność. Lato jest dość chłodne, znowu się rozchoruje, nie może się poddawać, musi zejść do miasta, znaleźć czyste ubrania, działać. Ale właśnie wtedy, gdy stara się trzeźwo myśleć, to znowu powraca. Zaczyna majaczyć. Obłoki dźwięczą, czuje na skórze powietrze miękkie jak tkanina. Noc pachnie, miasto do niego przemawia. A on rozumie ten szept, który wznosi się nad dachami i go otula. Więc zwija się w kłębek i ulatuje w górę. Nie wie, jak długo niesie go to łagodne szaleństwo nie stawiał oporu jego umysł wstrząśnięty wydarzeniami ostatnich tygodni naśladuje działanie środków odurzających które zażywał w swoim poprzednim życiu potem za każdym razem coś się odblokowuje i następuje powolne przebudzenie